Witajcie kochani, zapraszam Was na kartę dnia na środę. Środa, karty dnia. Jestem bardzo ciekawa, czy ta dobra pasa, ta empatia, ta dojrzałość emocjonalna, ona będzie nam towarzyszyć. No i jest, pojawiła się ładna karta, która świadczy o tym, że dalej to będzie trwało, chociaż myślę, że powoli mogą iść już jakieś zmiany. Może to oczywiście pojawić się dopiero w dniu jutrzejszym, ale to od razu Wam mówię, że będziecie odczuwać po prostu, że coś się dzieje, tak? Coś się zmienia, energia się zmienia, w szczególności w godzinach porannych. Tutaj mi się pojawiła karta transformacji. Uważajcie na wszelkiego rodzaju takie no, rzeczy, do których byliście przyzwyczajeni. Tak? Może się zmienić na przykład rozkład jazdy autobusów, może nie dojechać. Zmieni się po prostu coś, co do tej pory było takie stałe. I jakkolwiek to jest taka potężna karta, tak? Arkana wielkie, tutaj zmiany na coś nowego, stare umiera, nowe się rodzi. Tak w kartach dnia nie bójcie się też odczytywać w ten sposób właśnie takich mocnych kart, dlatego że te energie są subtelne, czasami trwają minutę, czasami trwają godzinę. To jest wszystko po prostu takie też dosłowne czasami. Tak więc tutaj jest taka kwestia. Dużo pisania, dużo robienia notatek, jakieś ważne rozmowy mi się tutaj też pokazały, ale jakkolwiek w ciągu dnia w takim środowisku pracy, no to ważcie słowa, nie mówcie wszystkiego, zastanówcie się, sprawdźcie, na przykład nie bójcie się dzisiaj powiedzieć, oddzwonię do pani, do pana, muszę to sprawdzić. Dlatego, że może być taka sytuacja, że po prostu nie będziecie czegoś wiedzieć. I to mi się tutaj pokazało, tak? Że w pewnym momencie po prostu będziecie musieli porobić jakieś notatki, coś dokładnie poszukać, douczyć się czegoś na przykład i wtedy właśnie mądrzejsi o te kilka zdań zadzwonicie na przykład do klienta. I w związku z tym, że tutaj byliście tacy powściągliwi, tak wieczorem po prostu buzia Wam się nie będzie zamykać. Tutaj jest jakiś telefon do przyjaciela, do przyjaciółki. Rozmowa taka, że opowiecie wszystko, to będzie się wylewało po prostu tak bardzo plastycznie. Będziecie mieć gadane. Tak więc tutaj jest powściągliwość, sprawdzacie trzy razy, a tutaj idziecie z prądem. Jeszcze taka historia mi się pojawiła, że możecie czuć się trochę zmęczeni, przemęczeni, także no spokojnie dzisiaj, nie forsujcie się. Wieczór w domu z książką, gdzieś tam w pozycji poziomej, jak najbardziej jest wskazane na tę środę. Wszystkiego dobrego, kochani. My słyszymy się już w kartach dnia na czwartek. Trzymajcie się.